Dzień dobry, kochani, witajcie. Paulita w kuchni wita. Wskakuję do Was z takim fajnym przepisem. Słuchajcie, zaczyna się, powiedzmy, wiosna. Dla roślin wiosna. I ja bardzo lubię takie świeże warzywka, typu szpinak, szczaw, botwinka, naprawdę, te wszystkie nowaliki. Trzeba korzystać z tego, bo one są krótko. No i zapewne, jak myślicie, zrobimy coś z tych rzeczy. Ja dzisiaj wskakuję z duszonym szpinakiem. Ja wiem, że szpinak możemy kupić cały rok, zielone liście, ale ten jest naprawdę świeżutki i sobie tak go wymyłam, słuchajcie, wypucowałam i patrzcie, jaka petarda, normalnie aż bym się chciało zjeść go samego. Ale teraz tak, pamiętajcie o moich komentarzach, subskrypcjach, zaglądajcie na fanpage, gdzie tylko chcecie, szukajcie Paulita Wita, jestem. Bardzo Wam dziękuję i tak, za to, że jesteście ze mną, naprawdę jesteście niesamowici. No już się zaczynam mieszać, to z wrażenia. No ale dobra, słuchajcie, naprawdę, jeszcze raz dziękuję z całego serca i piszcie, co tam jeszcze będziemy gotować. Ja wiem, że listę i tak mam długą, ale zawsze gdzieś tam czasem wpadnę nieoczekiwanie z Waszym pomysłem. Więc zaczniemy. Duszony szpinak, stopień trudności łatwy, czas przygotowania 5 minut, a całkowity 15. Liczba porcji 2. Oczywiście wszystkie składniki macie pod filmikiem, także możecie sobie przygotować, zanim zaczniecie szykować przepis, możecie przygotować sobie składniki. A tak naprawdę składników jest niewiele, bo mamy tak: czosnek, szpinak, oliwa z oliwek, sól, pieprz i to wszystko. Więc słuchajcie, do naczynia wrzucam 2-3 ząbki czosnku, do tego daję 20 g oliwy z oliwek. Muszę tu się trochę skupić, bo zaraz przeleję. No, jest idealnie. Kupiłam sobie specjalnie taką ładną buteleczkę, żeby Wam pokazać, że jest coraz lepiej w mojej kuchni. No i teraz tak, zakładamy miarkę z pokrywą. I to przez 3 sekundy obroty 8 rozdrabniamy. Chciałam powiedzieć, że będzie głośno. Dalej, musimy to zgarnąć kopystką. To chcę Wam pokazać. Na pierwszy rzut oka to jest tak rozdrobnione, więc powiecie, no nie do końca ten czosnek się rozdrobnił, ale jego jest dosyć mało, więc po to zgarniamy go kopystką i ponownie odpalamy obroty. Znowu zakładamy miarkę. Obroty 8, 3 sekundy, ponowne rozdrabnianie. No i teraz mamy znowu zgarnąć kopystką. No teraz jest troszkę lepiej, aczkolwiek chyba tak nie do końca, ale powiem Wam też, to moje powiem Wam, to już wszyscy się ze mnie nabijają. Będziemy to dusić, więc myślę, że na razie róbmy tak, jak według przepisu. Znowu założyć miarkę z pokrywą i to przez 3 minuty 120 stopni obroty 1. Będzie duszenie, więc to też ten czosnek zrobi się troszkę miększy, potem miękki, potem go dodamy jeszcze szpinak, więc to się jeszcze będzie dusiło. No ale żeby Was nie zanudzać, to widzimy się za 3 minutki, jak już udusimy nasz czosnek. Kochani, nasz czosneczek się zrobił. Zapach jest niesamowity. Powiem Wam, uwielbiam zapach takiego podduszonego czosnku z oliwą. Normalnie, naprawdę, już bym mogła go zjeść nawet z pieczywkiem taki, pomoczyć sobie i zjeść. No ale dobra, robimy przepis na szpinak. Teraz dodajemy 250 gramów szpinaku baby świeżych, ale ja mam taki zwykły ze sklepiku, cudowny szpinaczek, więc ja użyję ten. Co prawda wielkość liści jest inna niż tym szpinaku, tym z paczki, ale to jeżeli Wam to przeszkadza, zawsze możemy sobie to zmiksować, tak, jeżeli będą za duże kawałki. Wiecie, że ja zawsze muszę po swojemu pomiksować trochę przepisy. I Wam też proponuję, róbcie też pod swój smak.
Każdy z nas ma inny smaczek i będzie inaczej chciał sobie to doprawić po swojemu, tak? Teraz tak, dajemy jedną, drugą, to jest tak, między jedną czwartą, a jedną, drugą łyżeczki cukru, soli i do tego dajemy szczyptę pieprzu. Szczyptę, dosłownie. No i słuchajcie, i to jest właściwie koniec prawie naszego przepisu, bo zakładamy miarkę z pokrywą, przykrywamy nasz szpinaczek, odpalamy na 6 minut 120 stopni, obroty 1 i tu są obroty wsteczne, czyli ten szpinak nie będzie pocięty, ale ja na razie to zostawiam, dlatego że on się poddusi i on może się rozpaść sam, a jeżeli nie, to ja po prostu włączę sobie krótkie miksowanie, no i będzie taka większa ciapka, w zależności jak kto woli. Zobaczymy w ogóle jak to wyjdzie za te 6 minut. No i nasz szpinak, słuchajcie, jest gotowy. Ja już sobie tu podejrzałam. Mi te liście, powiem, że jest go malutko, no malutko, zaraz Wam pokażę. Mi te liście nie przeszkadzają, bo ja sobie je mogę dobrze pogryźć. Porcja jest naprawdę, tak naprawdę to dla mnie chyba dla jednej wystarczy. Ja wiem, że niektórzy dodają do tego jajko. I myślę tak sobie, że ja to zostawię ten przepis tak jak jest. Żebyście wiedzieli jak to się robi tak na wstępie. Przerzucę, no bardzo malutko z tego wyszło. Powiem Wam, z takiej dużej michy te liści się tak pokurczyły, że tak naprawdę według mnie to jest jedna porcja, więc spokojnie możecie robić albo na dwa razy, albo po prostu dosypać tych liści. A co a propos jajka, więc ja myślę, że jak już ten czas się zrobi, te 6 minutek i stwierdzicie, że chcecie sobie dodać jajeczko, zobaczcie, taka malutka miseczka, no taka, nawet nie cała. Ale wygląda fajnie. Ten czosnaczek jednak fajnie jest w takich kawałeczkach. No, ale tak a propos jajka. Trzeci raz się powtarzam. Jeżeli chcecie sobie dodać jajeczko do szpinaku, bo niektórzy to lubią. Ja na przykład do obiadu chyba nie będę korzystała z tego jajka. Ale jakbyście chcieli, to nie wyciągamy tego, dobijamy jajko i ja myślę sobie, żeby tak jeszcze ustawić... No, maksymalnie minutę, 120 stopni, te obroty wsteczne i macie gotowe danie, tak? Właśnie, może tu wskazówki coś nam podpowiedzą, bo Wam nie przeczytałam. Już, wskazówki. W punkcie drugim po zakończeniu duszenia można szpinak rozdrobnić. No właśnie, czyli... Tak jak mówiłam, a na 5 sekund obroty 5, jeżeli go chcecie rozdrobnić. A jeszcze można dodać jedną czubatą łyżkę serka mascarpone lub gęstej śmietany i podgrzewać. I to jest jeszcze, żeby podgrzewać 5 minut o stopni 80, obroty wsteczne, obroty 2. Zamiast oliwy możecie dodać sobie masełko, też by było pyszne, bo by pachniało tak, chociaż już tak pachnie, że... Ja już nie mogę, muszę wypróbować. Nawet o, mówię, takie kawałeczki są na raz wziąć sobie do buzi, tak? Super. Dlatego korzystajcie, kochani, z tych wszystkich nowalijek, bo naprawdę one są krótko. Dbajmy o nasze zdrowie. No to co, trzymajcie się. Podejrzewam, że następne to będzie podfinka, bo już ją mam. I chyba Wam nagram, bo z tego, co tak zdążyłam zerknąć, to nie ma tego na Cookidoo. Więc sobie zrobimy przepis, z jakiejś tam stronki wynajdę. I przy okazji pokażę Wam, jak wszystko ręcznie sobie ładnie ustawić, żeby sobie zróbkę sprawić. Haha, rymuję. Dobra, pozdrawiam Was, trzymajcie się, pa!